Ona debiutuje na wielkim ekranie i ona debiutuje też, dzisiaj był jej debiut w polskim show biznesie. Od dzisiaj ona znajdzie się prawdopodobnie w Wikipedii. Od dzisiaj, dzisiaj jest początek reszty jej życia, wiesz? I to jest, i za każdym razem, kiedy to mówię, to jest takie super, że mogliśmy to zrobić dla niej, wiesz, że tak można zmienić życie drugiego człowieka. Miejmy nadzieję, że to życie jej będzie jeszcze lepsze niż było przed. I jestem wielkim zwolennikiem właśnie dawania szans. I bo mi kiedyś ktoś tą szansę dał. Postanowiłam sobie, że przy wszystkim, w czym ja biorę udział, będę dawała szansę ludziom, którzy stoją gdzieś cały czas w cieniu i nie zostaną odkryci, bo na przykład nie mają tej siły przebicia, a są bardzo dobrzy w tym, co robią. I Ama właśnie taka jest. Ona jest aktorką teatralną, drzemie w niej niesamowity potencjał. Wystarczyło dać jej szansę. No i ona odwdzięczyła się za to, pokazując to wszystko na ekranie, co będzie może zobaczyć w kinie. Zadzwoniono do mnie w sprawie tego, że bardzo by chcieli, żebym również i ja pojawiła się na tym castingu. Miałam pewne obawy, ale po rozmowie z twórcami wszystko zostało wyjaśnione i jak najbardziej pojawiłam się na castingu, a tym bardziej na castingu upewniłam się, że nawet nie myślałam na castingu, że to mogę być ja. Nawet w ogóle to nie przychodziło mi do głowy ze względu na to, że to były dziesiątki, ale to dziesiątki polskich aktorek. I nie śniło mi się, że to mogę być ja, więc przyszłam na casting i zobaczymy co będzie dalej.